Bardzo dziękuję za zaproszenie organizatorom. Drugi raz się spotykamy i myślę, że te spotkania mają sens również w kontekście tego, o czym będę mówił, bo chciałbym powiedzieć na temat, to chyba taki temat zasugerowany wspólnie przez organizatorów i przeze mnie, na temat takiego stanu aktualnego medycyny estetycznej, bo o niej się dużo mówi, ale w kontekście najczęściej takim sensacyjno-środowiskowym, jakoś tak nie bardzo chcemy się przyjrzeć temu, spojrzeć w lustro i zobaczyć, jaki jest aktualna sytuacja w medycynie estetycznej i co możemy przypuszczać z nią się stanie, bo to też jest cały czas taki temat istotny, no i ciągle się coś zmienia. Co to jest medycyna estetyczna w dwóch słowach? No, dla tych, którzy może nie do końca wiedzą. Generalnie chodzi o terapię defektów estetycznych. Oczywiście filozofia medycyny estetycznej jest dużo głębsza, ale pacjenci przychodzą do nas głównie po to, żeby się pozbyć czy poprawić swoją estetykę. Mając oczywiście wtedy jakieś przygotowanie, mam na myśli operatora, w tym wypadku lekarza, może tą tematykę znacznie zgłębić i pomóc w wielu innych aspektach życia pacjenta. No ale taki haczyk dla pacjenta to jest poprawa wyglądu, bez uciekania się najczęściej, nie zawsze, do zabiegu chirurgii plastycznej. No to jest trochę ta sama sytuacja, jak mówił świętej pamięci profesor Bartoletti, ta sama sytuacja jak z człowiekiem, którego boli okolica wątroby. No może pójść do chirurga i jak chirurg będzie miał dobry albo zły dzień, to zawsze pecherzy wytnie. Może pójść do lekarza i będzie go całe życie leczył i będzie się bez operacji. No wiele jest takich sytuacji. Co jest dosyć istotne, jest to dziedzina multidyscyplinarna. To jest trochę taka sytuacja, że my podkradliśmy, w cudzysłowie, w takim znaczeniu dobrotliwym, pewne elementy, które nas interesowały z innych dziedzin medycyny. Z chirurgii, z dermatologii, z fizjologii, z ginekologii. Ginekologia to jest w ogóle historia oddzielna, bo się rozwija w sposób bardzo dynamiczny ta część. I to jest, i to wymaga pewnego przygotowania specyficznego, bo to nie jest jedna wąska dziedzina, gdzie można się wykształcić, znaczy można być ekspertem w jakiejś tam części, ale no tak jest, że my korzystamy z tego wszystkiego i korzystamy również z elementów nie tylko medycznych. Proszę wziąć pod uwagę fizjoterapię, proszę wziąć pod uwagę kosmetologię, inne, wysiłek fizyczny, etc. Co jest dosyć istotne, z tego już chyba można nawet wyciągnąć dosyć prosty wniosek, że zakres działania nie jest precyzyjnie określony, to nie jest od A do Z. Pisanie nawet podręczników, czy próby pisania podręczników z medycyny estetycznej pewnie mają jakiś sens oczywiście, ale są zawsze narażone na ryzyko, że już w chwili rania, oprócz tego, że będzie przez normalny proces, jaki dzieje się w życiu, że coś się zmienia, również przez fakt, że wchodzą nowe dziedziny, no na przykład ta właśnie ginekologia estetyczna. Jeszcze parę lat temu było to coś takiego hasło, które niewiele znaczyło. Pamiętam pierwsze próby, pierwsze prośby ze strony ginekologów, żeby otworzyć sekcję ginekologii estetycznej w ramach naszego towarzystwa. Nawet wtedy zwracałem się do obecnego tutaj profesora Baranowskiego, jak on to widzi. No było tam sporo wątpliwości, no ale faktem jest, że jest już teraz oddzielne towarzystwo, które powstało niedawno, z tego co wiem. No i jest to dosyć duży element, jakby to powiedzieć, promocyjny. Nie wiem, na ile jest to dziedzina, która rzeczywiście jest istotna dla pacjenta. Widocznie tak. Jakby na to nie patrzeć, za powodzeniem medycyny estetycznej to głosują pacjenci. Gdyby nie było pacjentów, medycyna estetyczna umiera. Nie ma żadnego systemu ani finansowania, ani nie możemy znaleźć jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego ona miałaby istnieć, gdyby ci pacjenci rzeczywiście nie, do nas nie przychodzili. Także jest to dziedzina, która ciągle się zmienia i prawdopodobnie będą nowe elementy medyczne, które będą określane pojęciem medycyny estetycznej. Bo czy będziemy mówili o dermatologii estetycznej, czy o czym jakiejkolwiek innej dziedzinie, to ciągle jest to fragment szeroko pojętej medycyny estetycznej. Nie jest specjalizacją czy umiejętnością. To są plusy i minusy. Pragnę Państwu powiedzieć, że już były próby i już takie dosyć daleko zaawansowane, żeby stworzyć specjalizację. Ponieważ jest już jeden kraj,
gdzie jest specjalizacja z medycyny estetycznej, tylko że jest to postrzegane przez lekarzy z tego kraju, jest to kraj w południowej Ameryce, znany, jeżeli chodzi o działalność na tym szeroko estetyczną, ale jest to, ta sytuacja z tą specjalizacją medycyny jest absurdalna, bo jest jedno miejsce na rok. Więc wyobraźcie sobie Państwo, to troszeczkę tak jak u nas z całym szacunkiem dla chirurgii plastycznej, prawda, gdzie jest tak bardzo wąska liczba tych, którzy mogą robić tą specjalizację, czy w ogóle chirurgii plastycznej. Więc to jest trochę takie jakby tendencja do ograniczania. Z drugiej strony brak specjalizacji no, stworzy też pewne, o których za chwilę będziemy mówili, sytuacje kłopotliwe, wątpliwe. Tak czy siak jest też kraj europejski istotny, gdzie już praktycznie powiedziano nam mniej więcej rok temu, że ta specjalizacja będzie otwarta. No ale tam znowu jakieś zagrały siły, nie potrafię tego powiedzieć, to już trochę polityka. W każdym razie nie jest to ani specjalizacja, ani umiejętność w takim pojęciu medycznym. Dwa słowa o medycynie estetycznej w Polsce. Powstała w 1993 roku jako sekcja, liczyła, tu z obecnych tutaj osób to chyba tylko doktor Kamila jest takim prawie, że osobą, która wtedy już się medycyną estetyczną interesowała, no ale w każdym razie tych osób kilka było. Aktualnie liczymy 1300 członków, to jest dużo. Mamy niestety, jak w każdej towarzystwie, problemy z wypełnianiem obowiązków członka. Chodzi wiadomo o co wtedy. I jest to duża organizacja. Jak słyszę o towarzystwach innych lekarskich, na przykład, nie wiem, rozmawiałem z prezesem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, jest 200 osób. Więc to jest towarzystwo duże. I stale rosnące, jeżeli chodzi o liczbę członków. Nawet namawiam tych, którzy chcą się medycyną estetyczną interesować, żeby wstępowali do towarzystwa. Nam potrzebna jest również taka siła lobbystyczna. Ta ilość również gra swoją rolę. No i oczywiście no, mam nadzieję, że ilość przerodzi się w jakość. No także też jest to dosyć istotne. Zrobiliśmy już 15 kongresów międzynarodowych, to jest myślę, że dużo, jak na organizację, która jest no, młodą organizacją. Średnio bierze około 800 lekarzy w nich udział. W tym roku odbędzie się 2-4 października w hotelu Hilton. Zapraszam, jeżeli Państwo jeszcze nad tym się zastanawiacie. Myślę, że jest ciekawy to kongres i zawsze dużo się na nim dzieje. To jest niewątpliwie referencyjny, co byśmy nie mówili, dla medycyny estetycznej szeroko rozumianej w Polsce ten kongres. Organizujemy konferencje naukowe, szkoleniowe, akcje informacyjne. Na przykład to, co Państwo może zauważyliście w ostatnich miesiącach, ostrzegaliśmy pacjentów przez umieszczanie reklam w poczytnych tygodnikach, miesięcznikach. Uważajcie, do kogo idziecie. Mam na myśli, że nie przed lekarzami, tylko przed nielekarzami, ponieważ jest duża konfuzja, duże pomieszanie pojęć i pacjenci świadomie, nieświadomie korzystają z usług osób, które nie powinny usług medycznych świadczyć. I wierzcie mi Państwo, wydawało się to proste do zwalczenia. Nie jest. Mamy sytuację tego rodzaju, że mamy kolegę, który kształci kosmetyczki. Wystąpiliśmy do komisji etycznej. Komisja etyczna już się zbiera od 2 lat bodajże. No tam jeszcze, powiedzmy, jest. Dochodzi do tego, że przedstawiamy dowody na to, że ten kolega kształci kosmetyczki i lekarzy. Inna sprawa, zawsze mnie to też interesowało, że lekarze, którzy korzystają z tego rodzaju szkoleń, one mogą być nawet dobre, to nie mnie to oceniać, no ale jakoś to zdradzają fakt, że były kosmetyczki, jakoś to im niektórym przeszkadzało, niektórym przeszkadzało, w każdym razie w tych szkoleniach będą udział i do tej pory nie możemy tego kolegi zmusić formalnie, naszymi kanałami, bez jakichś uciekania się do jakichś sądów, prawda, bo to nie ma absolutnie sensu, do zaprzestania tejże działalności. I doszło do tego, że szukamy teraz świadków, znaleźliśmy kilku świadków, którzy by poświadczyli, że kolega ten uczy praktycznie również kosmetyczki, bo to, że on słowo głosi, no to możemy się nad tym trzeba wspierać, ale dopiero mamy tych dwóch świadków, może to pójdzie do przodu. Nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało, pomimo że opinia była negatywna jednoznacznie. To jest psucie środowiska, etc., etc. No wiadomo, tysiące innych. Kolega udowadnia nam, że są luki prawne. Pewnie gdybyśmy wzięli jakiekolwiek prawo, jestem przekonany, znaleźliśmy wszędzie jakieś luki. No to jest to pewnie też kwestia dobrej woli. Spotkanie z osobami z branży estetycznej. Proszę mi wierzyć, do niedawna byliśmy bardzo, bardzo otwarci. To może łatwo to sprawdzić.
na wszelkie kontakty ze środowiskiem nielekarskim zajmującym się szeroko rozumianą estetyką. Ale doszło do tego, że fakt uczestnictwa w naszych kongresach pozwalał nielekarzom na proponowanie swoich usług, jako że braliśmy udział. Troszkę to był też nasz błąd, że nie zdaliśmy sobie z tego sprawy. Od 2 lat tego do stycznia staramy się, co dla nas jest trochę przykre, muszę powiedzieć uczciwie, nie wpuszczać nikogo, kto nie jest lekarzem, do uczestnictwa w kongresach. Nie jest to może zbyt, biorąc pod uwagę, że w innych krajach, nawet naszej Unii, są szeroko przyjmowane i kosmetolodzy, i kosmetyczki, i inni. My ze względu na to, że ta sytuacja, jaka się powstała, tego nie robimy, no ale skontaktujemy się, rozmawiamy i również z środowiskiem fizjoterapeutów. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. No, jest problem z tego rodzaju, że środowisko szeroko rozumiane kosmetyczne jest bardzo rozbite, przynajmniej z tego co wiem. Tam nie ma jednej organizacji, która by jakoś mogła, wzięła na siebie tą odpowiedzialność. Są to wiele różnych takich prądów, środowisk. Uczestniczymy aktywnie w kongresach na całym świecie, korzystając również z zaproszeń, jakie do nas się kieruje. Także jesteśmy, myślę, aktywną. Biorąc pod uwagę rozmiary naszego towarzystwa i naszą aktywność, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że w Europie, jeżeli chodzi o ilość członków, nie mamy sobie równych. Inne towarzystwa są dużo, dużo mniejsze. Także myślę, że pod tym względem jesteśmy na pewno wiodącym środowiskiem. Czym się zajmuję, to Państwo doskonale wiecie, bo to można szeroko na ten temat mówić. Bardzo teraz się nastawiamy na te szeroko rozumiane przyspieszone starzenie. To takie pojęcie, które nie do końca jest jasne, bo co ono mówi. Jest trudno określić, kiedy mamy do czynienia z przyspieszonym starzeniem, ale to chyba wtedy, kiedy pacjent zaczyna siebie obserwować i mówi, czuję się coś chyba zbyt słabo, źle w stosunku do lat, które mam, w stosunku do metryki. Moja wydolność fizyczna, chciałbym powiedzieć psychofizyczna, ale określenie wydolności psychicznej to jest dosyć trudne, bo każdy myśli, że jest tak mądry bardzo, więc to nie jest takie łatwe. No ale pewne sytuacje zaczynają, kiedy zapomina, kiedy zaczyna się już w tym wszystkim źle czuć. Gdzie pójdzie? Pewnie, że nie pójdzie do nas, jako do lekarzy zajmujących się szeroko rozumianym też anti-aging. To jest takie pojęcie, z którym zetknęliśmy się jakieś około 10-12 lat temu. Ale fakt, że przychodzi z problemami natury estetycznej, przy rozsądnym lekarzu, przy lekarzu, który nie pracuje na taśmie, który kocha to, co robi i kocha ludzi, bo to nie wszystko, to nie jest jednoznaczne, że kocha ludzi, ale że lubi ludzi, pozwala dojść do sytuacji, że zaczyna się interesować nie tylko tą zmarszczką, nie tylko tym kilogramem plus, ale również sytuacją taką zdrowotną i psychiczną pacjenta. I nie to, że on jest tutologiem i będzie wszystkim się zajmował, ale ma możliwość pokierowania. I proszę mi wierzyć, pacjenci nasi przychodzą nieraz po to, żeby dowiedzieć się, gdzie mają szukać pomocy. Prewencja problemów estetycznych i funkcjonalnych. Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną? Lekarze, specjaliści, czyli mający specjalizację i bez specjalizacji. Mamy w gronie naszych członków wszystkie specjalności medyczne. No i nie można chyba powiedzieć, że jakaś specjalizacja jest mniej czy bardziej wartościowa. Oczywiście specjalizacje bliższe nam, typu dermatologia, chirurgia, jasne, że przygotowują bardziej do wykonywania tego zawodu, ale one nie uczą medycyny estetycznej. Nie ma w kursie specjalizacyjnym wszystkiego tego, czym się zajmują lekarze pracujący jako lekarze medycyny estetycznej. No i lekarze bez specjalizacji, to jest inny temat. Przeszkolenie, na przykład szkoły medycyny estetycznej. Ich jest już kilka w Polsce i myślę, że one mają swoje znaczenie. Możemy dyskutować, czy szkoła jednoroczna jest tożsama z szkołą na przykład trzyletnią. Mam wrażenie, to na podstawie moich doświadczeń takich zawodowych, ale przypuszczam, że one się po części przynajmniej będą zgadzać z Państwa przemyśleniami. To nie jest kwestia tego, żeby czegoś nauczyć. Nauczyć się można i w tydzień. Nauczyć się można teorii, czy jak sobie podstawowych rzeczy i w miesiąc. To jest kwestia wejścia w środowisko i poczucia tego, czym ta medycyna jest. To jest tak, jak się chodzi na, robiąc specjalizację na przykład, nie wiem, z interny, przez 5 lat po korytarzu za profesorem i słucha, i patrzy, i obserwuje. Z tego się kształci, tak się wykształca do pewnego rodzaju doświadczenie. Teorii można się nauczyć w miesiącu. Jestem o tym głęboko przekonany, czy nawet krócej, jeżeli ktoś jest zdolny. Więc te szkoły mają sens. Niewątpliwie
lepiej czy gorzej, ale przygotowują. Przy czym to nie jest kwestia tylko samych zabiegów. Moim zdaniem szkoła ma kształcić głowę. Ręce czy umiejętności techniczne to jest rzecz, nie chcę powiedzieć, że wtórna, bo mi się może narazi na oburzenie, ale jak masz wykształconą głowę, tych umiejętności się nauczysz. To jest najistotniejsze, bo niektóre nasze zabiegi są technicznie proste, to nie są skomplikowane zabiegi. Pewnie ktoś może być wykonać lepiej czy gorzej, ale to jest kształcenie głowy, nie jest kształcenie tylko umiejętności wstrzykiwania na przykład. Przeszkolenie. Jest tego cała masa, to już te kursy, kursiki, kursionka. Jest tego cała masa. Internetowe, DVD, do domu przyjedzie, z domu zabierze, pacjenta ci dowiezie. Nieprawdopodobne. Co dziwne, przynajmniej tak mi się wydawało, że za to się najczęściej płaci. Są kursy firmowe, gdzie czasami coś dostaniesz nawet. Półkę, wszystko. Ale że koledzy chcą płacić za kursy prowadzone często przez osoby mało wiarygodne. Ale de gustibus, tutaj trudno cokolwiek mówić. No w każdym razie jest tego cała masa. Kursy firmowe, które już wspominałem, no te mają swoje plusy, niewątpliwie, no ale one są dobre w moim odczuciu. Wszelkie kursy są dobre, jak jest przygotowane. Jak masz podstawę, kurs może czemu służyć. Jak nie masz podstaw, to się sprzedadzą wszystko. Co jest sprzedawą? Może nie możemy sprzedawać. Ale wszystko, do wszystkiego się przekonają. Na Kulszczycy. No to ci tacy, jak ta Diana z tej Piany Morskiej wyłania się i on wie. No to są też tacy. Czasami opierają się na sukcesach zawodowych swojej specjalizacji typowej, klasycznej. Czasami opierają się na swoich tytułach naukowych. Czasami, nie wiem, opierają się na zdaniu rodziny czy podziwie żony, nie wiem kogo. I on wie. Jest taki sposób. Jest też taki sposób. Nic nie możemy na to poradzić. Każdy ma prawo do praktykowania medycyny estetycznej. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych limitów. Ze stażem zawodowym i w trakcie stażu podyplomowego. Wiecie Państwo, to nie jest tak, że jak ktoś ma staż zawodowy, to widział pacjenta chorego, cierpiącego, umierającego. Widział. To kształci, to nie ma dwóch zdania. To nie jest zabieg kosmetyczny. Ale są też tacy, którzy jeszcze tego leku nie zdali. Już tam pomalutku się do tego szykują. No mam wątpliwości. No, jakoś mi się wydaje, że to nie jest rzecz podstawowa, jaką lekarz powinien umieć robić. Z ciągłością zawodową i bez. Jest coraz więcej kolegów. Widzę to po wszelkich kursach, po szkole, etc. którzy zdecydowali się na karierę, nie wiem, przedstawiciela firmowego, jakieś inne kariery, takie powiedzmy organizatora kursów, szkole. No ale widzi, że to już nie te czasy, że powiedzmy dodawało takie korzyści materialne, bo to chyba głównie chodzi o to, no może też zawodowe, ja tego nie wiem. No i zaczynają, chcą wrócić do medycyny. Medycyna klasyczna, no już tak na nich patrzy, no wymaga też więcej, żeby się podawać za ginekologa, trzeba być ginekologiem przynajmniej. Żeby się podawać za kogoś, to specjalizację zrobić nie jest łatwo. Natomiast zająć się medycyną estetyczną, proste. Gabinety są, szukają gabinety coraz więcej lekarzy, to widzimy po naszym towarzystwie. Tak jest. Proszę wziąć pod uwagę jeszcze zasadniczą sprawę, że to jest dla 85% naszych członków, myślę, że jeżeli nie więcej, działalność dodatkowa. To sprawdziliśmy poprzez sondaż, jaki przeprowadziliśmy naszych członków. Tylko około 10% chyba, się pamiętam, 10 czy 12% to były osoby, które zajmują się tylko i wyłącznie medycyną estetyczną. Dla wszystkich innych to jest działalność dodatkowa. To też ma swoje implikacje, bo jeżeli to robisz raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, no troszeczkę się stępia taka umiejętność takiego konfrontowania się z pacjentem, takiego spojrzenia na pacjenta, no ale w każdym razie tak to jest, no tu już trudno na tym nawet dyskutować. Teraz zajmijmy się terapiami i zabiegami medycyny estetycznej. Niewielka część jest oparta na evidence-based medicine i na konsensusie. To już ten konsensus nie rozumieli, że to jakaś grupa, która się zbiera, prawda, i ustala. Medycyny estetyczne są dosyć trudne. Były próby amerykańskie najczęściej, bo oni lubią taką, prawda, taką, jakby to powiedzieć,
twarde reguły postępowania, ale one są uznawane, są akceptowane, ale nie są prawem dla wielkiej części Europejczyków. Niewiele jest tych terapii opartych na evidence-based medicine. Ja już nie mówię o terapiach chirurgicznych, no bo one się rzeczy najczęściej tak, ale wiele z tego, co robimy, jeżeli byśmy poszukali w literaturze medycznej, my mamy na to dowody, bo podczas obron prac dyplomowych mieliśmy takie prace na ten temat, jedna, dwa artykuły, te części na temat objawów ubocznych. A są to terapie, które są wiodące, jeżeli byście popatrzyli Państwo na media, na celebrytki, które o życie się odmieniło, jak zacząłem stosować ten zabieg. Ale tak się dzieje. Terapie i zabiegi medyczne oparte na doświadczeniu własnym i kolegów. No takich jest dużo, to w każdej dziedzinie. Przy czym u nas jest ich szczególnie dużo, tym bardziej, że fakt, że nie mamy struktur akademicko, jakby to powiedzieć, samorządowych, takich, jeżeli chodzi o naszą dziedzinę, bo nie ma, czyli tych hierarchii, prawda, które, no nie możemy też, trudno jest narzucić cokolwiek, zaproponować środowisku. Natomiast bardzo dobrze proponują się i stają się prawie, no może nie chciałbym, że prawem, ale aparycje medialno-kongresowe ludzi, którzy umieją coś sprzedać. Ale sprzedać są w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli są dobrze w czymś. Nie wiem, jakiś rodzaj zabiegu, jakiś rodzaj terapii. No i to staje się w pewnym rodzaju jakby to powiedzieć, obowiązujące. Nawet czasami człowiek naraża na protesty pacjentów, którzy te takie medialne konsensusy, bo takie chyba można wykreślić, zaczyna się powątpiewać, a pan się nie zna. Tu taki guru jeden, YXZ, powiedział, że to jest najlepsza metoda na świecie. Nie ma żadnej odpowiedzialności. Mówię o naszej dziedzinie, nie wiem, jak jest w innych dziedzinach medycyny, mam już troszeczkę z tym kłopot, żeby to tak jakoś oceniać. Odpowiedzialność za słowo. To, co się pisze, to, co się drukuje, to, co się pojawia w internecie, z medycyną często ma bardzo mało wspólnego. Podpisywane z imienia i z nazwiska i z tytułu przez lekarza. Tak się dzieje. Terapie i zabiegi proweniencji kosmetyczno-rehabilitacyjnej. Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, czyli, że duża część lekarzy wyobraźcie Państwo na a ile. Myślę, że nie powiem, że powiem chyba bliski prawdę, podam blisko prawdy cyfrę, około 2000 lekarzy w Polsce zajmuje się w taki czy inny sposób medycyną estetyczną. U nas towarzystwo zakładamy, że jest 1200-1300, dermatolodzy, chirurdzy plastycy, chirurdzy inni, no to tak przyszedł około 2000. Z tego szkoły medycyny estetycznej skończyło, przypuszczam, około 600-700 osób. To jest mniej więcej 1/3. Wszystko inni, co może koledzy często wyśmienić w swoim, to nie oceniać, nigdy się nie ośmielił tego robić, ale nie do końca nasze przygotowanie. Stąd czasami proponują zabiegi, terapie, które mają takie bardziej korzenie fizjoterapeutyczne. Dla fizjoterapeuty ok, bo on wie, o to chodzi. A my nam się wydaje, że wiemy, lekarze, no, my nie mamy wiele wspólnego. Kosmetyczne zabiegi, które są adaptowane i robione przez lekarzy, bywają też takie. No i terapie, które są mają krótki najczęściej żywot, chociaż nie zawsze. Bardzo są medialne. Nie wiem, jak je nazwać, takie kosmogeniczno, fantastyczno, medialne. No, są to terapie wymyślone tak ad hoc, bo tam ktoś coś robi, na przykład deklaruje, że on nie tylko wstrzykuje, on też bada pacjenta. No to rzeczywiście rewelacja. Że on stymuluje. Nikt inny tego nie robi, tylko on stymuluje. No, czy jakieś dziwne kombinacje tych terapii. Gdyby zapytać, żebyś to wytłumaczył tak kolega koledze, ciężko byłoby. Ale wiecie Państwo, jak działa medycyna. Można kupić wszystko. Absolutnie wszystko. Wszystko. Każdy program. Jeżeli macie Państwo ochotę na jakiś program, powiecie mi jaki, powiem Wam, ile to kosztuje. Nie znam wszystkich cen, ale ich to znam. W gazecie wydrukuję, w mediach tych papierowych wydrukuję wszystko. W mediach elektronicznych kula już od diabła nie ma. Chyba, że napiszecie o nieprzyjmowaniu imigrantów, to tak jak w ostatnim przez ostatnie 2 czy 3 dni na portalu gazety nie można opinii swoich wygłaszać, swoich postów na temat sytuacji emigracyjnej. To tego, w ten sposób można zrobić. Inaczej nie macie. Wszystko możecie zrobić. Nawet
swojej naiwności, ja już kończę, panie. W swojej, mam nadzieję, ale bo się trochę zestresowałem dzisiaj przed tym wystąpieniem. W swojej naiwności, kiedy zacząłem mówić mediom, ale może się zacząć jakoś edukować, znaczy, no, jakoś dawać jakieś takie treści ciekawe, typu, jak w jeden dzień zrobić z 60-latki 20-latkę, no bo takie są tendencje generalnie, ale trzeba może trochę przepchnąć jakieś takiej wiadomości edukacyjnych, poważnych. Media mi odpowiedziały, my nie jesteśmy generalnie zainteresowani, to musi być sensacja. I to się tak potem kończy, że ktoś, kto potrzebuie pacjentów, bo zainwestował w gabinet, ktoś, kto potrzebuje pacjentów, bo zainwestował w sprzęt, a te sprzęty kosztują często setki tysięcy złotych i one się muszą zwrócić. Grypę się daje leczyć czasami laserem, ale nie zawsze. Więc próbuje się ubierać w jakieś dziwne teorie, że to będziemy robili w taki, a nie inny sposób, że to przestępne dni tygodnia tak. Przesadzam oczywiście, że to polemizuje, ale tak się dzieje. No nie ma to oparcia o taką zdrowotną medycynę. Jest sporo tego. A już nie mówię o ego, jakie my lekarze mamy. To jest nieprawdopodobne. Chyba grupa zawodowa, może poza prawnikami, nie wiem, która ma chyba najbardziej wykształcone ego, często idzie przed tą osobą. Tak? 10 metrów przed się styka, to jest ego, a potem dopiero widzisz daną osobę. O swoich osiągnięciach, o swoich zasługach, o swoich dokonaniach, o swoich przynależnościach, tych setce certyfikatów z uczestnictwa w takich, a nie innych kongresach i tak dalej, czy kongresach, czy coś szkolenia. To jest problem. My nie mamy możliwości, ja przynajmniej nie znam, tak? Czasami dzwonię do tych kolegów, pytam się, czy pani doktor zdała sobie sprawę, że pani mówiąc, że jakiś produkt jest lepszy od innego, używając nazwy handlowej, że pani jest w tym momencie. Gdyby ta firma, którą pani powiedziała, że ma gorszy produkt, pozywa pani do sądu i pani przegrywa. Bo nie udowodni pani tego, że to jest lepsze albo gorsze. No ale, no tak się dzieje. Co stosujemy? Leki dopuszczone, no to normalne, klasyczne, ich za dużo nie ma. Leki z innych krajów. Urządzenie i materiały medyczne zarejestrowane w Unii. W Unii, czyli powiedzmy, już jakie są zarejestrowane w Unii, to w Polsce jest to też dosyć proste do zarejestrowania, chociaż państwo nie wiem, czy wiecie, że są kraje, gdzie się rejestruje łatwiej, mówię, że już w Unii. I rejestruje trudno. To nie jest tak, że wszędzie jest to tak samo. Także ci, którzy sprowadzają ten sprzęt, to oni doskonale wiedzą, gdzie rejestrować. No już jak zarejestrowali sobie w jednym kraju, to już potem się to łatwiej toczy. W Polsce jest chyba, nie wiem, nie mam pojęcia, czy łatwo, czy trudno, ale nie jest chyba za łatwo. Urządzenie i materiały w fazie eksperymentalnej, no to jest też, znacie Państwo sytuację, przychodzą reprezentanci firm, mam doskonałą nową kwaskę jelonową. Zarejestrowano na fazie rejestracji, albo jak się mieli preparat. Proszę doktora spróbować. No pewnie, jak doktor jest doktorem zadowolonym z życia i nie szukającym sensacji, a wtedy ma trochę oleju w głowie, to nie będzie próbował czegoś, za co mu nie płacą. Bo jeszcze nie mu zapłacili. No to ryzykuje, wie, że dostaje jakieś pieniądze. Ale część, która zaczyna, jest na dorobku, jest na stażu podyplomowym, no to potrzebne byłoby te 500 zł zarobić. Spróbuję. Ile mi jest? Ja sam miałem taki przypadek, kiedy poddaję się temu lat temu chyba 15 i mieliśmy duże kłopoty z pacjentką, notabene naszą koleżanką, tutaj strzyknęliśmy produkt, który okazało się, że potem absolutnie nie zdał egzaminu. No ale to były jednostkowe, ale są też takie dziesiątki takich przypadków, że przychodzą, dają, próbują. I co ciekawe, to co mówią starzy profesorowie, ludzie, którzy coś już na temat wiedzą, nie robią terapii innowacyjnych, takich, co do których jeszcze nie ma takiego konsensusu, na których nie ma wiele wiadomości. Czekają aż ci młodzi zrobią. Bo ci młodzi się tam do kolei co drugi, no ale potem przychodzi jakiś jest sprawdzony, to pan profesor bierze dla siebie. Bo on ma za dużo stracenia, żeby ryzykować jakieś terapii, które są nigdy nie sprawdzone. Ale tak jest sporo. Jaka sytuacja jeszcze jest, oprócz sytuacji lekarskiej? Przez nie lekarzy. To już jest naprawdę no, duża ilość. Ja nie wiem jak procentowo, nie powinien powiedzieć, ale możecie Państwo kupić praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o materiały, nawet leki. Oczywiście pieczątkę, ale nie znajdzie się lekarza, który Ci przystawi pieczątkę, że tam sobie kupisz 10 ampułek toksyny botulinowej. Znajdziesz. A jeszcze inne są też relacje, zależności, że czasami ci nie lekarze rządzą lekarzami. Dają im pracę.
A przez nie lekarze już, już są takie sytuacje, że już nie wiem, czy nie wierzy. Już też niektórzy się zajmują. Żeby Państwu uzmysłowić, jaka jest sytuacja. Nie ma w Polsce miesięcznika poświęconego szeroko rozumianemu lifestyle'owi, gdzie nie byłoby dodatku z zakresu szeroko rozumianej medycyny estetycznej. Niedawno dostałem informację z jednego z takich, to chyba tygodni, znaczy dwóch tygodni, że robią ranking, nie nazywa się to tak, ale polecanych gabinetów medycyny estetycznej, przepraszam, klinik. Gabinetów nie ma, są kliniki. Klinik medycyny estetycznej, klinik stomatologicznych, fryzjerskich, salonów i tam czegoś jeszcze. Wiecie Państwo, jak ma wyglądać to głosowanie. A zaproszono mnie, panią doktor Cylańską, tam jeszcze jakiegoś prezesa Polskiego Towarzystwa, nie wiem, oddziału Towarzystwa Stomatologicznego, mistrza fryzjerskiego, tam jeszcze paru dziennikarzy. No ale to teraz kryteria. Internet. Ile będzie w internecie głosowania na poszczególne gabinety? No wiecie Państwo, że można kupić 10 tysięcy lajków, głosów. Z dnia na dzień. I to przychodzi i pierwszym rzucie do odróżnienia. I otrzymając takie dane, my, jako komisja, mielibyśmy głosować, nie odwiedzając tychże gabinetów, przepraszam, gabinet klinik, słowo gabinet to w ogóle brzmi jak z trzeciego świata, ale to są wszystko kliniki. Mamy głosować na to. Więc napisałem, że już kiedyś mieliśmy taki przypadek 2-3 lata temu, stosowałem list taki protestujący, bo powiedziano lekarze lepsi, gorsi i najgorsi. No my nie powiedziałem najgorsi, ale są też lepsi. Na bazie czego? Nie tytułów, no bo też ona, nie pracy naukowej, nie jakichś osiągnięć, tylko dlatego, że zapisałem list, że nie zgadzamy się i będziemy protestowali przeciwko takim w ogóle deprecjonowaniu tego zawodu lekarskiego, bo zaczyna się od medycyny estetycznej. Przejdzie do ginekologii, przejdzie do innej. I tak się może. Więc rozumiem, pani doktor Cajek też powiedziała, że ona nie będzie w tym brała udziału, że to nie chcemy firmować czegoś takiego. Gdzie kryteriów nie ma żadnych. Może powierzchnia lokalu, a może, nie wiem, ilość pacjentów. I ja pamiętam, uczestniczyłem 8 lat temu w takiej próbie, takiego rankingu dla Newsweeka. Jeszcze kiedy Newsweek był takim pismem bardziej poważnym. I była komisja, robiono to, ale proszę mi wierzyć, było dużo, dużo wątpliwości, dotyczyło szpitali. Bo tam chcieli zrobić już taką część, nazwijmy to medyczno-estetyczną, taki ten ranking. Ale też ta ranka jest trochę prostsza, bo tam pewne są te rzeczy bardzo oficjalne, obiektywne, sprawdzalne, mają samą dokumentację. W medycynie estetycznej, jeżeli chodzi o ilość zabiegów, o jakość zabiegów, to ta dokumentacja. Będzie może być ta skeda sądowa. Jak był karany, to jest słaby, nie karany dobry. Nie ma innego. Nie wiemy, ile wykonujemy czego. My nasze dane odnośnie medycyny estetycznej mamy głównie z Ameryki, którzy mają prawdziwa, nieprawdziwa tendencja do takiego właśnie ubierania w liczby wszystkiego, prawda? Czy ile wzrasta. Możliwe, że to jest prawdziwe. U nas nie wiemy nic. Możemy przy pomocy firm ewentualnie pytać, ile zostało się do sprzedaży. Także tego typu tendencje są, więc się potem dziwimy, że tak się dzieje, jak się dzieje. Albo sytuacja, już kończę, panie prezesie, to już minutkę, bo tak jeszcze mi przyszło do głowy jedna ciekawa myśl. Ci ludzie właśnie, którzy robią nam złą robotę, mówię o lekarzach, opowiadają w sposób absolutnie nieprofesjonalny o tym, co robią, pokazując to, co robią, mówią, że botox 5 minut. I się dziwicie, że nie pójdą potem kosmetyczka miesiącami, jak głupia jestem, to ja się nie nauczę takich 5 strzyknie. Zabić ciężko. No to już tam byś musiał się starać. No może tam jakieś wstrząsnąć, no ale to. Czy Państwa to dziwi? Potem, że tracimy my jako lekarze, trochę tą taką, taką aurę. Czegoś no, takiego ważnego, wyjątkowego. Zabiegi wykonywane w otoczeniu medycznym. Wszystkie gabinety, salony, etc., które nie są zarejestrowane dla celów medycznych. Zabiegi wykonywane do pacjenta przez lekarza, nie lekarza. Tak. Jest doktor na telefon. Również nie doktorze oczywiście. Teczuszka. Samochodzik. Nie wiem. Konstancin.
panie, szampan, piesek, kotek, dziecko płaczące, zawilska. I robimy zabiegi. To nie wymysł. Autentycznie jest tak, jak się dzieje. Zabiegi taśmowe. Idziesz do waszej kliniki, ta klinika, no wiem, wiecie Państwo, że to jest z punktu widzenia naszego prawodawstwa, tak jak jest zrealizowane dla pośrodek typu działalności, no ale mamy inne problemy teraz, także to chyba nie jest najistotniejsze dla stanu medycznego. Idziesz na nazwisko, zakładamy, będzie to profesor Baranowski. Ale profesor Baranowski ma tylu pacjentów, że nie ma czasu takich normalnie obsłużyć, więc jest taśma, ściska rękę, już ktoś inny przygotowuje pacjenta, wywiad jest taki no, w chmurce, typu tam parę znaczy, oko też jest istotne, strzyknie, w międzyczasie idzie do następnego fotela, bo tam coś się dzieje, strzyknie, tu już tamponuje, czy robi pani kosmetyczka, między jednym a drugim biegają, tak się dzieje, to nie jest wymysł. I pamiętacie, że ja poszłam do doktora X, a ja tego doktora X widziałem tylko przy uściśnięciu dłoni i przy wstrzyknięciu i tyle. Tak się dzieje, to nie zyskujemy tym. Zabiegi lunchowe, to już o tym mówiliśmy, to jest walka trochę z wiatrakami. Tak, czasami zabiegi są krótkie, ale są krótkie dlatego, że znamy pacjenta, że nie przychodzimy po raz pierwszy, że mamy duże doświadczenie, że pacjent nie wymaga specjalnej opieki, ale to nie każdy zabieg jest zabiegiem 10-15-20-minutowym. A jak się są powikłania, są duże problemy. Każdy z nas miał. Kto nie miał powikłań, no wiemy, już to stara historia. Zabiegi podczas pokazów kosmetycznych bez zabezpieczenia medycznego. To też się dzieje. To, co my robimy podczas naszych kongresów, to też jest troszeczkę takie offline. No ale mamy zawsze karetkę stojącą przed hotelem. Mamy pana doktora anestezjologa, ratownictwa, specjalistę, który z tą czuszką swoją chodzi. No to się mówi, co może. Zresztą tak się dzieje dla większości krajów Europy. Nawet kraje te władze rygorystyczne też zaczynają wracać do takich starych, może nie najlepszych metod. Co trzeba robić? No nie wiem. Trzeba opisać medycynę estetyczną. Czy to trochę jakby jakoś zamknąć od słowa, bo my tak wiemy, ale to jest troszeczkę taka troszeczkę amfoteryczna dziedzina. Więc to by było też pewnie, nie byłoby źle. Musi być dojść do porozumienia środowisk lekarskich zajmujących się medycyną estetyczną. Robiłem takie próby, wiecie Państwo, nie jest stara łatwa. Są pewne środowiska, które uważają, że to do nich należy, bo to jest ich własność. No to już dyskusja jest trudna. Porozumienie ze środowiskami nielekarskimi, no to też Państwo wiecie, że to nie jest łatwe. Może życie do tego zmusi, nie wiem. Bo nawet kraje, które były takie liberalne, na przykład Anglia i inne, no może byliście Państwo w Anglii w gabinetach lekarskich, niektóre gabinety lekarskie są po prostu w domach, w salonie, zarejestrowane, normalnie, formalnie z dywanami, z zasłonami, ze wszystkim, tak jak z panią domu, która jest sekretarką i asystentką. Widziałem takie gabinety. A w Anglii było też dosyć duże przyzwolenie na to robienie zabiegu przez nielekarzy. Ale podobno już to zaczyna być brane w karę. Zobaczymy. Ustalenie standardów edukacyjnych i kształcenie permanentne. No to sprawa oczywista. Nie ma na dzień dzisiejszy żadnych jakichś mechanizmów, schematów. Ja muszę powiedzieć, że już mieliśmy kilkakrotnie pisma z zagranicy, z Anglii, z Austrii, z innych krajów, od kolegów, znaczy, w tych krajach mieszkali koledzy, którzy ukończyli szkołę, na przykład medycyny estetycznej i mieli jakieś problemy. Na przykład jakiś tam problem sądowy, trudnokonsowy, takie są zwykłe, czasami się zdarzają. Czy rejestracyjny, pytali o to, czy nasz dyplom jest wydany, tak jak pisze to przez Polskie Dowództwo Lekarskie, ale i to im pozwalało normalnie funkcjonować. Bo pierwsze pytanie, jakie brzmiało, był przypadek kolegi z innego z krajów, miał jakiś tam problem z pacjentką. Pan jako specjalista, nie wiem, czy chirurgii, czy tam czegokolwiek innego, jakie ma prawo do tego, żeby to wykonywać? No dopiero pokazał, że ma dyplom, to zaczęto z nim rozmawiać. Bo tak to było, chciano z nim rozmawiać. Ustalenie struktur kontrolujących zarządzających typu samorządowego. Musi być. Bez tego nie ma zgodania, bo tak to jest wolna amerykanka. Jakaś komisja etyczna, jak tak dalej. No jakieś musimy mieć możliwość, żeby oddziaływać na kolegę. To wybrane demokratycznie. Na ile może być demokratyczny wybór sensowny? Nie wiem. Porozumienie międzynarodowe. No, mamy takie próby, no ale to jeszcze jest daleka sprawa. Współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i medycznymi, to staramy się to wprowadzać i myślę, że to jest też przyszłość.
bo możemy my coś wnieść tym środowiskom, również skorzystać sami z tego, co z ich doświadczenia. Opracowanie konsensusu. Nie wiem, jak to zrobić, ale były takie próby. Była też próba Europa, ta Komisja Europejska. Nie mają co robić, rzeczywiście. Była próba zamknięcia wszystkiego w ramach. Ile minut ma być wizyta, jaki ma być odstęp czasu między wizytą a zabiegiem, etc., etc. Ale praktycznie, i to próba oficjalna, przez Polski Komitet Normalizacyjny. To nie jest takie wszystkie praktycznie towarzystwa lekarskie powiedziały, to nasza sprawa. My nie chcemy, żeby się nam Komisja Europejska, jakoś rozumiana przez grupę, w to wtrącała. No ale tak czy siak to wcześniej czy później chyba jakoś nastąpi. No skoro wszystko się reguluje, to myślę, że i to będzie. Umiejętność lub specjalizacja. Nie wiem. To jest, może do tego dojdzie, no ale chyba mi się wydaje, że my jako Polacy, jako państwo musimy chyba znaleźć rozwiązanie naszych bardziej palących problemów. Mówię o medycynie. Może dojdzie do tego, że będzie to również specjalizacja, umiejętność, nie wiem. W każdym razie przedstawiłem może w takich kolorach, może niezbyt takich radosnych tą medycynę, ale to mówimy o środowisku i to też nie jest, nie ma co udawać, jacy jesteśmy. Jest to na pewno fascynująca dziedzina medycyny, ciesząca się ogromnym powodzeniem. To już jest przemysł. Nie mówię o lekarstwie działalności, lekarstwie działalności tak jak w każdej innej specjalizacji, ale WOT-y. To są setki firm, to są tysiące ludzi pracujących. To nie jest już zabawa dwóch kolegów, znaczy grzebie i rzeźbie w gabinecie. To są naprawdę tysiące, jeżeli nie tysiące firm. Jeżeli mamy, obliczając tak na oko, około 2000 lekarzy, weźcie sobie Państwo pod uwagę, że to są rodziny. Często również lekarze. Są tysiące osób z naszego środowiska związane. Mniej czy więcej. I staramy się, robiąc w ramach naszego towarzystwa, żeby tej zabawki nie zepsuć. Ale żeby nie zepsuć, to potrzebne jest pewne działanie już nasze wewnętrzne. A nasze działanie wewnętrzne jest spowodowane najczęściej, jak coś mi się źle dzieje, o, to jestem za. Jak wiem się dobrze, co mnie tam obchodzi. I jakieś uregulowanie pewne i niepozwolenie, żeby środowiska, które nie mają do tego tytułów, działały i psuły naszą markę. To jest psucie naszej marki. Ona jest, nie wiem, dobra czy zła, ale w każdym razie jest, funkcjonuje, no i mam nadzieję, że będzie się szła w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję.